Co to jest miłość? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mimo to zadajemy je sobie od chwili, gdy człowiek zaczął się zastanawiać nad tym zagadnieniem. Kiedy miłość jest dobra, akceptowana, a kiedy staje się zła? Takie pytania stawiają Konrad Dulkowski i Rafał Gaweł z białostockiego teatru Trzy Rzecze w spektaklu Blackbird. Sztuka Davida Harrowera opowiada historię Uny i Reja, którzy spotykają się po 15 latach. To nie jest spektakl realistyczny, co zresztą widać, no, zrezygnowaliśmy całkowicie ze scenografii. Za całą scenografię służy światło, które pada na scenę, które ma określony kształt, określoną przez to symbolikę. I nie wiadomo, czy... Harrower napisał to w ten sposób, że określił dokładnie, że to jest stołówka zakładowa, że ona przychodzi, że tam są jakieś śmieci, że jest okno, są drzwi, przez które ktoś zagląda i tak dalej, i tak dalej. U nas nawet, u niego pojawia się koniec końców to dziecko, ta dziewczynka na koniec. U nas nie. U nas wszystko jest w domyśle. Nie wiadomo, czy te projekcje, które tam się pojawiają, ten głos Zofu opowiadający, co się wydarzyło tamtego feralnego dnia w tamtym miasteczku, do którego uciekli, czy to jest jakiś głos jej podświadomości, czy te postaci, które pojawiają się, jak postać matki w sposób jakiś neurotyczny powtarzająca, to mnie sądzili, to ja miałam proces, czy to jest po prostu projekcja traumy tej dziewczyny? To są wszystko pytania, na które staraliśmy się nie dawać jednoznacznej odpowiedzi. Autor sztuki wykorzystał prawdziwą historię amerykańskiego żołnierza, który po powrocie z Iraku nie potrafił odnaleźć się w świecie bez wojny. 30-letni mężczyzna nie przystawał do społeczeństwa, był zagubiony i samotny. Zakochał się w 12-letniej dziewczynce. Spektakl opowiada o spotkaniu bohaterów po 15 latach. Dorosła już Una przychodzi do Reja, by dowiedzieć się, co tak naprawdę ich łączyło. Ja myślę, że ją życie bardzo, bardzo ciężko potraktowało i ona jest strasznie pogubionym człowiekiem, co jest bardzo przykre. A z drugiej strony cały czas próbuje udawać może sama przed sobą, może przed wszystkimi, że jest bardzo silna, że się pozbierała. Natomiast to, co się dzieje w środku, to jest układanka, która nigdy nie została ułożona. Właściwie została, ale została całkowicie rozrzucona na nowo. I ona nie potrafi tego wszystkiego poskładać, dlatego przychodzi do niego po 15 latach i chce się dowiedzieć, kochałeś mnie? Czy mnie wykorzystałeś? Bo nie wiem. No i tak chyba. Rej nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Ma za sobą pobyt w więzieniu, żyje z piętnem pedofila. Sam nie wie, co myśleć o wydarzeniach sprzed lat. Nie wie też, czy chce poznać prawdę o sobie, o nich, o tym, co ich łączyło. Uciekli do Europy, gdzie zostali zatrzymani. On trafił do więzienia na kilka lat. Można sobie wyobrazić już, co się z nim wydarzyło, jak trafił do więzienia. Później został deportowany do Stanów i tam znowu trafił do więzienia. I oni są już innymi ludźmi. Ona popadła w jakiś, nie wiem, neurotyczny seksoholizm, masło maślane. Ten tak naprawdę ledwo się trzyma kupy. Jest też strzępkiem człowieka, który stara się zachować dla siebie odrobinę, stara się zachować coś szlachetnego. Tutaj miłość zaistniała. Ja wierzę w to, że ona bardzo kochała Reja, zakochała się do granic możliwości, jak tylko młoda kobieta potrafi. To była jej pierwsza wielka miłość, natomiast to zaczęło być chore w momencie, kiedy zderzyła się z resztą społeczeństwa. Nie w momencie wykorzystania bądź niewykorzystania przez Reja, tylko w momencie, kiedy społeczeństwo powiedziało jej, jesteś ofiarą, musimy cię leczyć. Ona nie czuła się chora, ona czuła się zakochana, natomiast całe społeczeństwo powiedziało jej, to jest złe. I od tego momentu zaczęła się patologia. Od tego momentu zaczęło się to patologiczne myślenie o tym, że ta miłość jest zła, ale ja czuję, że była dobra, ale wszyscy mówią, że była chora. Białostocki Teatr Trzy Rzecze znany jest ze spektakli budzących kontrowersje. Twórcy nie chcą jedynie bawić publiczności. Dotykamy w trudnych spraw, przełamujemy pewne tabu,
Przykładem tego jest też ten spektakl. Bardzo zależało mi na tym, żeby uniknąć takiego super ekspresowego widzenia świata. Takiego czarno-białego, w którym jest ofiara i sprawca. Związek dorosłego mężczyzny i 12-letniej dziewczynki wywołuje oburzenie. Otoczenie bohaterów nie akceptuje go, potępia bez zastanowienia. Twórcy spektaklu zastanawiają się, czy słusznie, czy zawsze sytuacja jest tak jednoznaczna. To w pewien sposób społeczeństwo kreuje takie sytuacje w jednoznaczny sposób oceniając. Tutaj nie ma, kodeks karny nie przewiduje, nie przewiduje, nie analizuje uczuć. Kodeks karny stwierdza czyn i osądza sprawcę, jednocześnie naznaczając ofiarę. My mieliśmy proces, to mnie oskarżali. To my mieliśmy proces, to mnie oskarżali. Że ty masz podejrzanie dojrzałe pragnienia. Słyszałeś, co sędzia o tobie powiedział? Nie. A ty, jak mogłaś, ty opowiadać? To ty słyszałeś, co sędzia o tobie powiedział? Że ty masz podejrzanie dojrzałe pragnienia. Nie, ja byłam w sądzie tam, że przez jeden dzień za tym parawanem i mówiłam i płakałam. Zresztą słyszałeś mnie, więc i płakałam. Una przez 15 lat starała się zrozumieć, kim jest i co powinna czuć. Nie wie, czy rzeczywiście była ofiarą pedofila, czy została porzucona przez ukochanego. Spotkanie z Rejem ma jej dać odpowiedź na dręczące ją pytania. Jej życie to rozsypana układanka, której nie potrafi poskładać na nowo. Zagranie tej roli wymagało ogromnej dyscypliny, bo bardzo łatwo popaść w niej histerię. Dagmara Bąk poradziła sobie doskonale z tym zadaniem. Tak, to prawda, aczkolwiek z drugiej strony też emocje i uczucia ludzi bardzo różnie i dziwnie się potrafią ujawnić i bardzo często jest tak, że wydaje nam się, że w danej sytuacji powinniśmy być właśnie pełni histerii i żalu, a nagle okazuje się, że postawieni w takiej sytuacji jesteśmy bardzo spokojni i te emocje gdzieś się chowają, więc bardzo różnie potrafią się objawiać. No i naszym zadaniem jest też poszukanie takich najróżniejszych emocji, które mogłyby odzwierciedlić daną sytuację. Tomasz Sobczak ma równie trudne zadanie – obronić bohatera, którego wszyscy potępiają. Rej nie zna odpowiedzi na pytanie, czy kochał Unę, czy jest pedofilem. To bardzo naturalna jest funkcja każdego człowieka, że stara się nie tylko aktora, ale to jest jakby punkt wyjścia, że nie nienawidzimy własnej postaci, że staramy się siebie usprawiedliwić, zrozumieć, zaakceptować, mimo tego, jak bardzo się i tak nie akceptujemy. I tutaj ja w ogóle, znaczy jest oczywiście część mnie, która nie akceptuje siebie, ale wyszliśmy, opowiadając tą historię, od miłości, czyli od czegoś pięknego, od jakiegoś ideału. Twórcy spektaklu starają się zwrócić uwagę na emocje i uczucia, których doświadczają bohaterowie. Zwracają też uwagę na znaczenie aktualnie obowiązujących norm społecznych wpływających na postrzeganie relacji międzyludzkich. Są ciekawe badania amerykańskiej psycholog, która przebadała 2,5 tysiąca osób, dziewcząt, które bardzo wcześnie przeszły inicjację seksualną,
właśnie w takim wieku, który jest zabroniony przez prawo. Okazało się, że tylko niewielki, bardzo niewielki procent z nich z tego powodu przeżywało traumę. Oczywiście, broń Boże, nie twierdzimy, że należałoby, nie wiem, zmienić prawo, czy dopuszczać do takich sytuacji. Natomiast okazuje się, że właściwie tak jak wiele zachowań seksualnych człowieka, na ich odbiór wpływają aktualnie panujące w danym miejscu normy społeczne. Spektakl stawia pytania, ale nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Nie daje, bo ich nie ma. Widzowie muszą sami je znaleźć. Jeśli ją kochał, to było to tak zrównoważone. Tak naprawdę trudno to ocenić. Tak, trudno ocenić, ponieważ kochał ją i wcale nie chciał zrobić nic złego. Myślę, że się troszeczkę przyzwyczailiśmy do tego, że teatr ma być taką lekką rozrywką i tak naprawdę brakuje takich przedstawień, które skłaniają po prostu do myślenia. To nie ostatni taki spektakl w tym roku. Teatr imienia Jaracza w grudniu zaprosi Sieradzan na jeszcze jedno wyjątkowe przedstawienie. Kończymy w grudniu ten rok, czyli 2012, mocnym uderzeniem, spektakl odważny, ostry, przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych, Zszywanie w reżyserii Małgosi Bogajewskiej, w rolach głównych Kasia Cynkę i Kamil Maćkowiak. Możemy chociaż w przybliżeniu powiedzieć, o czym jest ten spektakl? Toksyczna relacja dwojga młodych ludzi, dziejąca się na oczach widzów, pytanie o miłość, o szacunek, no taka chirurgiczna operacja na otwartym sercu. Teatr Jaracza nie zapomina o najmłodszych widzach. W ramach cyklu Jaracz dzieciom 4 grudnia najmłodsi obejrzą spektakl Carski syn, przygotowany przez Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina.